Ej, karnawał, karnawał w naszej Bukowinie. Łobzierojcie, syczka, radość was nie minie. Tak moi łostomieli, łobzierojcie, bo w tym roku wyjątkowy, inny jako zawdy. Trzeba się sykować, trzeba się rektować do wielkiego jubileusu, do złotego godów, do 50-lecia góralskiego karnawału w Bukowinie Taczańskiej. Ej, karnawał, karnawał w naszej Bukowinie. Raduje się serce chłopcu i dziewczyny. Witam serdecznie. No, siadajcie. No to prawie 50 roków. No i jak my się drzeźmy. Takim rozmachem my to zrobili wtedy. No to były jedne z wielkich zabawowych bajań. I z tego się narodził góralski karnawał. Jak to było? Powstaje wtedy jeszcze Głodki. Pierwszym dyrektorem boku był Heniek Miśkowicz. No i tu my se siedzieli pod wrażeniem sabałowych bajań. W 72 roku te sabałowe bajania zrobili uroczyście. Zaczęli mnie wspominać, Adam przyjechał do nas i z nami był jeszcze magister Związku Wojewódzkiego Gminnych Spółdzielni Wojciechowski. On tu finansował ten dom ludowy, wspierał. Jako spółdzielnie, nie? Tak. No i Legotka, co by tu zrobić na zimę? No ja tak myślę, na góralski, bukowiański karnawał. I rada w radę Adam coś pomyślał, Wojciechowski. Gada tak, że było nie bukowiański, no kiedy to był tak szerzej pojęta sprawa, była góralski karnawał. I tak zostało ten góralski karnawale. A to co będziecie robić w tym karnawale, Wojciechowski? No ja tak myślę, że zrobić kręgosłupem tej imprezy przegląd zespołów kolędnicy. A Wojciechowski, tu mi już kudły urosną, jak cenzura puści te twoje kolędników. Ja go do tego mamy Adama przecie. Ja odwołałem się do Wandy Szubernat. Wanda Szubernat, znana literatka tutaj na Podhalu i w Polsce, ze scenariusza, z tekstu wyrzuciła wszystkie sceny, które nawiązywały powiedzmy do religii i ta sztuka została przyjęta przez cenzurę. Zrobiliśmy potem jak gdyby wstępną próbę. Grupa kolędnicza z Orawy, Ludwik Młynarczyk, Haniaczyk, Jasiek Jędrol, Józek ze swoją grupą przeszli autentycznie z Turoniem, Herodotem, Gwiazdą po mieście do poszczególnych instytucji. Komitet powiatowy ani cenzura powiatowa nie zakwestionowała, więc spokojnie ogłosiliśmy zespołom przy naborze na ten przegląd kolędniczy, że sztukę mają zatwierdzoną, a to co powiedzą w Bukowinie, to bukowianie im wybaczą, bo bukowianie i tak cenzurą się nie przejmują i mają ją tam, gdzie trzeba. Kuligiemy to zaceni, ten karnawał. I ponad 100 zaprzęgów zjechał, hej? No zjechał. Jak to wyśtuderowałeś? Bo najpierw złamałem radę, jak ja przedstawił ten program, to powiedzieli mi, no, kiedy ci choć jedna furmonka przyjechała. No i udowodniłem, jak się da robić, że ludzie chcą. No ale do tego trzeba dodać jeden, jak gdyby szczególny element tego kuligu. Ponad 100 sań, a i w tym platforma no na gumowych kołach o powierzchni, no powiedziałbym gdzieś tak około 50 metrów kwadratowych z ogniskiem, beczką piwa, ze zbójnikami, dziewczynami, kapelą, baran się też pią, a ja pieczonym baranem, to było nieprawdopodobnie. Ale co, zajechaliście na Rusiński Wierchu i co tam? Zajechaliśmy takim kręgiem, watery się polyły, 5 water, jedna była centralna, duża watera, 4 małe waterki, każdy sobie mógł kiełbaskę upiec, podejść do tych water. I potem co, na tym pierwszym karnawale były przeglądy grup kolędniczych, tak?
A interesuje mnie, opowiedzcie te imprezy towarzyszące, bo wiemy, że przed w latach 60. robił Józef Pitorok kumoterki w Zakopanem, ale od czasu karnawału jako stałe wydarzenie to już było w Bukowinie. Tak. Jak to było z tymi kumoterkami? I najlepiej jak na zakrętach, wirażach, jadąc z szybkością, no właściwie sputnika, kumoszki czy kumoczowy wylatywali z sanek, a konie same już potem pędziły, z tym, że było czterech takich szwarnych speców, którzy je łapali, ale na tym nie koniec, bo potem jeszcze pokazywali i konkurs jazdy jeźdźca czy narciarza za koniem. No więc to wszystko przy pięknej pogodzie robiło niesamowite wrażenie. Na stoku ogromna ilość ludzi, wszyscy zadowoleni. No naprawdę to jest niezapomniane wrażenia. A za zawodami tymi strzeleckimi jak było? To mnie wsparli zaś WOP z Jurgowa. W broni maszynowej z Kałachów strzelali. Te pierwsze zawody były strzeleckie. To była fajnie zrobiona strzelecka jako impreza. Plakaty zrobione przez Stasia Gały dziś już są właściwie no, pamiątkami niesamowitymi, ponieważ Stasiu brał gumolit, najczęściej płytki te podłogowe, takie gumowane, tym nacinał odpowiednie wzory. W Młodzieżowym Domu Kultury miał pralkę, chyba Kasię, czy jak ona się nazywała. Franie. Zakładał, podkładał papier, farbę i produkcja wychodziła plakatów. I tak samo było z dyplomami. To była przepiękna sprawa. Stasiu fajnie lubię. Powiedzcie mi jeszcze na zakończenie taki dwuzdaniowe, trzyzdaniowe, jak na tym czas patrzycie? Taką refleksję, 50 roków karnawału. Spróbuję własną refleksję tu przedstawić. Nieraz zastanawiałem się, gdzie jest tego sukces. W pierwszej kolejności przyjmuję, że jest to sukces tej chałupy, tego domu tutaj ludowego w Bukowinie, który ma nieprawdopodobną atmosferę. Tu powiedzmy wszystko, co regionalne, jeżeli właściwie podane, to się przyjmuje, to jest właściwie odbierane. I ludzie, którzy tu na poszczególnych stanowiskach pełnili rolę prezesów, dyrektorów, menadżerów, że cały czas czuli i czują tego ducha góralszczyzny. W pewnym momencie to się tak rozpędziło, że my nawet nie mogli poradzić z zespołem, żeby ich przyjąć. Dzięki temu właśnie Sokół zrobił eliminację. Zacznijmy to jakoś systematyzować, dopuszczać najlepsze grupy, żeby nie czekali niektórzy po 10, po 15 godzin, żeby wystąpić na scenie. Bo to już było jakoś pięknie poukładane i potem się to stopniowo rozwijało. U nas konkursy tańca na przykład trwały nieraz do pierwszej, do drugiej w nocy. Tyle było chętnych widzów. Sala pękała w szwach, bo miejsc siedzących mamy 200, a my sprzedawali po 600 biletów na jeden spektakl. Ale to ludzi cieszyło i chcieli przyjeżdżać i zazierać na nas, prezentować się na tej scenie. Co prawda potem my mieli z tym kłopot, ale my to z biegiem czasu jakoś systematyzowali i no, nabrało to takiego, jak powiedział, ludzkiego wyglądu, a nie żywiołu. Choć moim zdaniem w tych czasach żywioł był wskazany, a inaczej się może i nie dało. Chciałem wspomnieć, jest to takie zacne persony, co pracowali całym sercem ludzkim do karnawału i nie ino, jak profesor Roman Rajfus, etnograf słynny, jeden z najsłynniejszych w Polsce, który był zawsze przewodniczącym jury, doktor Bubak, dialektolog, pani Kalecińska od tańca, państwo Szewcykowie, małżeństwo, którzy się zajmowali strojami, pani Aleksandra Bogucka, etnomuzykolog. Zawsze ją nazywał ciotecka, bo się nasza rodzina przyjaźniła rodzice. Wiadomo, obecnie w jury dr Stanisław Węglarz.
to jest Benedykt Kafel, etnograf z Sokoła. Do dziś mam kontakt, bo zazierają do mnie czasy. Gdyby nie te wspomniane przeze mnie zacne persony, to choć jakoby było w tej kulturze ludowej. Bo każdy teraz jest młody, mądry, wszystko wie, a nie bacą to, co było dawno. Jak się świat zmienia, a jednak tradycja polega na tym, co robili dziadkowie i pradziadkowie, a nie to, co se teraz ktoś wymyśli i chce, żeby to wlazło na rynek, bo jest weselej, śmieszniej i kolorowiej. A to nie o to chodzi. Najważniejsze są korzenie. I dzięki tym ludziom, ci, co do nas przyjeżdżali, myślę, że się dość dużo nauczyli. Pilnowali się tego, żeby następnym razem te rzeczy, które nie za bardzo im wyszły, poprawić. I mi się widzi, że to było najpiękniejsze, jest do dzisiaj. Że ci właśnie ludzie, którzy się tym zajmują, dbają o to, żeby to nie zanikło, a żeby miało też i swój poziom. Góralski karnawał to wydarzenie, które organizujemy kilka miesięcy. Typowane są grupy kolędnicze z całej Polski. Są one typowane przez wojewódzkie lub regionalne ośrodki kultury, z którymi współpracujemy. Po otrzymaniu protokołów z przeglądów powiatowych czy regionalnych, czy rekomendacji z ośrodków kultury, tworzony jest harmonogram występów konkursowych i grupy przyjeżdżają według tego harmonogramu na konkretny dzień. Mniej więcej ustalana jest godzina, dzielimy po prostu występy na blok przedpołudniowy, popołudniowy. Cieszy nas fakt, że grupy, które tutaj przyjeżdżają, występ uważają jako wyróżnienie. Cieszą się, że są tutaj u nas, że są z nami, że mogą wystąpić. Nas również cieszy to, że osiągają fajne miejsca, ich radość przy odbieraniu nagród i te słowa, z którymi odjeżdżają, nie żegnamy się, tylko mówimy do widzenia, bo mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok. Ta formuła tego wydarzenia została już nakreślona właśnie na tym pierwszym góralskim karnawale. Otwierany jest zawsze barwnym przejazdem przez Bukowinę Tatrzańską z pytacami, z kapelami, muzykami z różnych stron Polski. Dużo tu właśnie takich ludzi, którzy chcą pobyć w tym cieple domu ludowego, w tym cieple góralskiego karnawału i przydarzyć tę swoją iskierkę do tej dużej watry. Ten ogólnopolski konkurs potem od czwartek, piątek i sobota. Przesłania konkursowe. Nie brakuje emocji wśród kolędniczych zespołów, bo tutaj z każdy detal obserwują nasi jurorzy, czy to w ubiorze, w gwarze, w zachowaniu kolędników. To wszystko jest ważne, to wszystko jest określone, co ma robić, prawda, turoń, a co diabeł, a co śmierz, a to taki kolędnik, a taki. Także jest to naprawdę, naprawdę wielko wartość to, co tu się dzieje. Po trzech dniach intensywnej pracy spotykamy się na obradach, które nieraz są burzliwe. Czasem decydują naprawdę niewielkie niuanse. Czasem jest tak, że dana grupa prezentuje wysoki poziom, na przykład wykonawczy pod kątem muzycznym, a natomiast gorzej im idzie z gwarą, z dialektem. Czasem stroje są nieodpowiednie, czasem rekwizyty źle dobrane, no i wtedy tutaj zaczynają się rozmowy. Nie lada problemem dla jurorów jest wyłonienie spośród bardzo dobrych grup tych najlepszych. To są arcytrudne obrady jury, właśnie, które liczy punkty, zastanawia się nad wiernością tradycji, nad takim wrażeniem, jakie ma odbiorca jednak widowiska scenicznego, a zarazem czy to jest dostatecznie takie jakoś płynące z życia, a nie tylko odgrywane, więc do ostatniego punktu programu trzeba się zastanawiać.
i ważyć te rozmaite racje. Grupy kolednicze walczą o nagrodę główną, Grand Prix, statuetkę Turonia, który jest symbolem kolędników, a także o pierwsze, drugie i trzecie nagrody w postaci złotych, srebrnych i brązowych rozet. Naprawdę dobra sprawa się stała, że tu, że ten konkurs tych port tanecnych i tego zbojnickiego powstał w tej Bukowinie, no bo to jest podtrzymywanie kultury i tego folkloru golarskiego. A zbojnicki to jest taniec taki jak to no zbojecki, zbojnicy no szli na zbój, to szli nie na procesję jaką, a szli bojować, na dwór napaść, panom wziąć coś i to potem tończyli zbojnickiego z tej radości, jak coś nazbierali tego łupu jakiego, no to był toniec zbojnicki. Na toniec solowy to jest tak, chłopiec sobie pokazał się dziewczynie z jak najlepszej strony, nie? Że on to zabłockuje koni, tak galopir se stoniec. Ozwodny tu pokazuje, że on jest chłopak zwetny, sprytny, z ręczkami taki sykowny, obraca się, a ona dziewczynka też się mu pokazuje, kręci się ta spodnicka i furdze, a potem on zacznie krzesać, no tu pokazuje dopiero jaką to werwę ma w sobie, no i żeby go zalubiła ta dziewczyna, a on ją, no. No a to jest, do tego potrzebne są próby, muszą chodzić na próby, żeby wiedzieć, jak tończyć, no bo musi w to się pokazać, no bo to tak nie każdy jest taki zdolny, że od razu umie sićko tończyć. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Najwyższemu Sądowi. Najwyższemu Sądowi w składzie pani magister Aleksandra Bogucka. Bóg zapłodź, życzymy dobrej nocy. Ładne mi dobrą noc, jak trzeba siedzieć do rana. No. Dorota Majerczyk, Bóg zapłodź wielki. Kolega Jan Stachoń, Janicku, Bóg ci zapłodź, życzymy dobrej nocy. Ujek Józef Pitoń, wielki Bóg zapłodź Józefie, ze Ściekuną przyjechali. I zapłodź ujkowi Janowi Łasiowi, Bóg zapłodź Janie. Telo nas tutaj było w tej jury, no i teraz troszeczkę się umilnęło, no ale dalej tu jest, działamy, jest nowa ta komisja, no i oceniamy. No tak, żeby to zjęło ten folklor, żeby się utrzymywał, no i ta młodzież, żeby się garnęła do tego tońca, nie jacy siedziała w chałupie przed komputerem i przed laptopem, bo tak, żeby cieszyli się tym życiem góralskim. Wystawa twórczości ludowej to jest nieodłączny element od wielu, wielu lat bukowiańskiej świetlicy. Rok rocznie nasi twórcy ludowi tutaj skupieni wokół bukowiańskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ale i z innych oddziałów właśnie przywozą swoje prace. Mamy kowalstwo, mamy spinkarstwo, mamy malarstwo na szkle, haft, ubiór, lutnictwo. Wszystkie te dziedziny kultury ludowej, regionalnej są tam prezentowane i tak właśnie rok rocznie ta wystawa zawsze jest. Doskonałą okazją, żeby też zaprezentować przy okazji tej wystawy swoje prace, mają uczniowie tu Bukowiańskiej Szkoły Ginących Zawodów. W 1998 roku z pomysłu Zygmunta Kuchty, mojego poprzednika, właśnie ta szkoła została założona i do dziś dobrze się ma. Dużo młodych ludzi rzeźbi, maluje, w ceramice, w glinie lepi. Otwieramy pomalućko też taką pracownię, ci warsztaty związane z oprawą i ze skórą, ale i z metaloplastyką, ze spinkarstwem związane właśnie z tymi naszymi ozdobami z metalu, które przychodzi nam w naszym góralskim, podhalańskim stroju, ubiorze właśnie przywdziewać.
co roku podczas karnawału góralskiego jest organizowana wystawa owczarków podhalańskich naszej regionalnej dumy. Są to psy stróżująco-obronne, które zajmują się przede wszystkim bronienia stad owiec przed niedźwiedziami i wilkami, a ich białe umaszczenie no właśnie jest związane z tymi owieczkami naszymi białymi, żeby się zlały z tym tłem. One dla stada, dla zwierząt są bardzo łagodne. To jest ich rodzina, którą cały czas będą pilnować. To jest takie zwierzę, które nie zagryzie swojej owcy. Ale jak się coś będzie działo, no to on stanie i po prostu będzie bronić tego stada. Podczas tej wystawy są oceniane zarówno psy, jak i suki. Szczenięta, klasa młodzieży, klasa pośrednia, klasa otwarta i weterani. Z tych kilku grup wybiera się najładniejsze i później się porównuje te psy i suki, które wygrywa Boba i Bosa. Wybiera się spośród wszystkich tego, który najbardziej pasuje do wzorca owczarka podhalańskiego. Jest to rasa, która pochodzi głównie w Polsce. Jest najwięcej tych owczarków na Podhalu, bo jednak jako polski owczarek podhalański sam tytuł mówi o tym, że jest to rasa, która pochodzi stąd. Dlatego zachęcamy wszystkich do tego, żeby przyjeżdżali na takie właśnie imprezy, takie typowo góralskie, gdzie występują te owczarki podhalańskie. Bóg zapłać. Witajcie. No przyjechałem do was tradycyjnym góralskim zaprzęgiem w kumoterkach. To małe dwuosobowe saneczki, do których tradycyjnie zaprząga się jednego konia. Do rzadkości należą zaprzęgi parokonne. Dzięki inicjatywie Józefa Koszarka kumoterki powróciły na Podhale i stały się stałym programem karnawału góralskiego. Rozpoczynamy zawsze paradą góralską. Parada góralska to nic innego jak ocena zaprzęgów przez znawców tematu. Oceniają przede wszystkim konia, jak ten koń wygląda, jak jest wypielęgnowany, jak jest utrzymany. Ocenia się uprząż, no i przede wszystkim ocenia się też ubranie gazdy, kumotra i towarzyszącej mu kobiety, czyli kumoszki. Oprócz tej parady rozgrywane są konkurencje szybkościowe. Cieszy nas bardzo fakt, że nie zanika przekaz pokoleniowy, bo w kumoterkach i w innych konkurencjach startują zarówno 80-latkowie, bo i takich mamy zawodników, jak i dzieci 8-10-letnie. Także mam nadzieję, że ta wspaniała tradycja góralska przetrwa jeszcze wiele lat. W 2017 roku dzięki udokumentowaniu, że kumoterki są dla Podhala rdzennym zjawiskiem, uzyskaliśmy wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Podczas góralskiego karnawału, jego historii powiecznej, no, były też takie epizody z innymi rodzajami wydarzeń kulturalnych i towarzyszących. I są różnego rodzaju zdjęcia, które pokazują, jak narciarz po góralsku jedzie, jak tam jakiś górol jest wyrzeźbiony w takiej bryle śniegu lodowej. Także różne ciekawe jeszcze takie epizody mamy tutaj w naszych kronikach zanotowane. Wieczorem zawsze próbujemy widzowi, sympatykowi właśnie kultury ludowej pokazać, że oprócz góralszczyzny są inne regiony. To też zrobiliśmy tam już od paru roków takie wieczory tematyczne. Góroli śpiskich, pienińskich, krakowiaków, lachów, babiogórskich góroli, wieczór tatarski, cygański, tak żeby pokazać różne barwności właśnie etnograficznej, etnicznej tu naszych właśnie polskich stron, polskiej kultury właśnie naszych przyjaciół, z którymi nierzadko sąsiadujemy. I to jest właśnie fajne, to jest ciekawe, to jest budujące, to jest to, po co tak naprawdę ten góralski karnawał jest. Żeby dać miejsce, dać strzechę ludziom, którzy na co dzień żyją swoją kulturą ludową, którzy oprócz pracy zawodowej mają jeszcze bardzo wielkie powodzenie, uznanie, bo dziadek, bo babcia, bo mój region, bo moja wieś, bo moja rodzina, to zobowiązuje. Wywiązujemy się z tych naszych testamentów,
czy to, o co dbali nasi rodzice, czy dziadkowie, żeby przetrwało, czy wyzbywamy się tego. A jak się wyzbywamy, to czemu? I czy czasami nie trzeba sarpnąć, cof się, żeby właśnie z powrotem można było na te dziadkowskie, powiedzmy, tory wspłacić.